Dzień dobry, witam wszystkich Państwa serdecznie na drugiej naszej prelekcji. Przed nami wystąpi Pan Krystian Kaczor, psychoterapeuta, który opowie nam o psychoterapii systemowej i nie tylko, w takim jakby zagadnieniu przewodnika praktycznego. Na co dzień prowadzi prywatny gabinet psychoterapii, współpracuje również z Ośrodkiem Psychoterapii i Rozwoju w Zielonej Górze oraz Poradnią Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Gorzowie Wielkopolskim. Pracuje z dziećmi, młodzieżą, a także rodzinami. Serdecznie zapraszamy na wystąpienie Pana Krystiana. Dziękuję pięknie za taką zapowiedź. Tak jak zostało tu powiedziane, zostałem zaproszony, żeby opowiedzieć Państwu trochę o psychoterapii w ogóle, ale też tak naprawdę przede wszystkim o psychoterapii systemowej. Jeśli chodzi o dzisiejszą prezentację, to chciałbym Państwu opowiedzieć troszkę o tym w ogóle, kim jest psychoterapeuta, też jak nim zostać. Myślę, że to będzie takie dobre uzupełnienie do tego, co już było mówione i wczoraj podczas poprzednich prelekcji, ale też tej prelekcji przed chwilą, gdzie przedmówcy troszkę mówili też o zdrowiu psychicznym, o różnych klasyfikacjach zaburzeń. Z tego jakby dobrze będzie wyprowadzić to, czym jest psychoterapia, rozumiana w pewien sposób, a z tego z kolei przejdę do tego, czym jest psychoterapia systemowa i też jak starczy czasu, to trochę opowiem o różnych innych formach psychoterapii. Natomiast, żeby ta prezentacja dzisiaj nam dobrze wyszła, no to ja będę potrzebował trochę rekwizytów. Będę się trochę przed Państwem tutaj przebierał, co na początku pewnie będzie dla mnie krępujące i pewnie będzie wyglądało dziwnie. Natomiast będę mówił o sprawach dosyć poważnych, więc mam nadzieję, że to się troszkę zrównoważy, że będzie to o poważnych sprawach trochę z humorem. Te rekwizyty to będą pewnego rodzaju kapelusze z etykietami. Ja na co dzień kapeluszy nie noszę, więc też proszę docenić moje jakieś tutaj wyzwanie, które podejmuję, żeby się w kapeluszu zaprezentować. W takiej sytuacji, gdzie jakiś przedmówcy mówili, ja właściwie nie widzę, kto słucha, jak słucha i czy słucha, i nawet nie mogę sobie w pewien sposób reagować na różne reakcje, jakoś pytać, czy to jest zrozumiałe. Te kapelusze będą mi potrzebne po to, żeby dobrze zobrazować pewien sposób myślenia, który będzie mi przyświecał w danym momencie. To jest taki też trochę sposób myślenia terapeutycznego, którego nauczyłem się od moich nauczycieli terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, gdzie też w różnych sytuacjach czasami terapeuta może różnie myśleć o procesie, o sytuacji, ale też w ogóle myśleć o świecie. I dobrze jest zawsze wiedzieć, w którym myśleniu się jest, bo to będzie miało inne konsekwencje. I to będzie miało duże znaczenie też dla naszej prezentacji. Dlatego ja takie dwa kapelusze dzisiaj sobie przygotowałem, żeby dobrze wiedzieć, w której pozycji jestem też dla Państwa. Gdybyśmy na żywo taką prezentację mieli, no to ja bym wtedy zastosował pewnie krzesła. Byłoby to bardziej unaoczniające, że ja się trochę przysiadam z pewnej pozycji widzenia do pewnej innej. Natomiast tutaj, jako że mam ograniczone możliwości przestrzeni, no i też muszę być widoczny przed kamerą, to takie kapelusze będą mi potrzebne. One mają też etykietki. Jedna etykietka mówi o tym, że to jest myślenie empiryczne, empiryzm, a druga etykietka mówi o tym, że to będzie myślenie konstrukcjonizmu społecznego. O tym powiem dokładnie, co to myślenie właściwie jest. No i będzie to o tyle ważne, że tutaj bym musiał już założyć ten kapelusz konstrukcjonisty społecznego, że żeby pewne rzeczy zrozumieć i pewne idee nazwać, to trzeba je odróżnić od wszystkiego innego. Trzeba wytyczyć pewną granicę sensu, żeby dobrze zrozumieć, czym jest ta rzecz. Odróżnić to od wszystkich innych rzeczy. No i w tym znaczeniu tutaj kontekst, kim jest psychoterapeuta i czym jest psychoterapia rozumiana w sposób empiryczny, czyli bardziej taki naukowy, będzie ważna. No bo kiedy już będziemy wiedzieli, co to jest ta psychoterapia, to wtedy będę mógł odróżnić tego, muszę zmienić kapelusz, bo już mówię jako konstrukcjonista, będę mógł wtedy odróżnić od myślenia ogólnie o terapiach, myślenie o terapii systemowej, czym to w ogóle jest ta psychoterapia, i czym jest w ogóle myślenie systemowe, bo to nie musi dotyczyć tylko psychoterapii. Ja o tym konstrukcjonizmie jeszcze więcej wyjaśnię, jak przyjdzie na to pora. Na ten moment jakby tylko ten element zapraszam, że ważne jest dla zrozumienia odróżnienie tak poznawanej rzeczy od wszystkiego innego. Myślę, że jeśli chodzi o ten kapelusz empirysty, to jest akurat sprawa łatwa, no bo to jest to, czego przeważnie się uczymy jako wiedzy. Coś jest zbadane, jest nauką ścisłą, jest mierzalne, oparte na dowodach, wtedy nam łatwo powiedzieć, że coś jest. Zresztą gdybym był teraz takim sędzią, który właśnie jest w myśleniu empirycznym, no to taki sędzia może powiedzieć, okej, ja mówię o tym, co jest. Takie są fakty.
To ma swoje oczywiście tło kulturowe, tło społeczne, tło takie, które nazywane jest pozytywizmem, które mówi o tym, że świat jest możliwy w poznaniu, tak? Że możemy w pewien obiektywny sposób określić różne rzeczy. To jest cecha pozytywistycznego myślenia. Okej, okay, po takim wprowadzeniu mogę przejść do kolejnego slajdu, którym będzie trochę o rozróżnieniu tego, co to są kwalifikacje zawodowe psychoterapeuty, a co to są też kompetencje osobiste i w ogóle o tym, kto może być psychoterapeutą. Wczoraj, jak dobrze pamiętam, to pani Marta w trakcie swojego wykładu o mitach psychologii mówiła już troszkę o różnicy między psychologiem, psychoterapeutą, psychiatrą. To tu ja troszkę nawiążę i pogłębię ten temat, bo często o tych psychoterapeutach mówimy właściwie, a często jest tak, że do końca nie wiemy, kim ta osoba właściwie jest i co w ogóle musi zrobić, żeby takim terapeutą zostać. No i tu muszę się odwołać do takich dosyć konkretnych danych. Właściwie jest tak, że istnieje jedna regulacja prawna w Polsce, która troszkę mówi na ten temat, kim w ogóle nawet nie troszkę, tylko dokładnie określa, kim jest psychoterapeuta. I to jest taka regulacja, która powstała na potrzeby Narodowego Funduszu Zdrowia po to, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia wiedział, kto może wykonywać świadczenia, które potem zostaną zrefundowane, tak? Czyli takie, za które później Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwyczajnie zapłaci. Nie? Za taką formę pomocy. No i tutaj przede wszystkim ta psychoterapia jest umiejscowiana jako element pomocy psychiatrycznej, opieki psychiatrycznej. To jest akt prawny, który tutaj pod spodem umieściłem też link, gdyby ktoś był zainteresowany, to może sobie taki adres odnaleźć i sobie spojrzeć na to. Ja natomiast jakby wybrałem te najważniejsze fragmenty, które dla nas są tutaj istotne. I według tego rozporządzenia, jeszcze raz podkreślam, dla Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli dla osób, które chciałyby w tym zawodzie pracować, nie, w Funduszu Zdrowia, czyli w opiece publicznego zdrowia, to musi być taka osoba, która ma już pewne tytuły zawodowe albo magisterskie, czyli może to być lekarz, może to być magister pielęgniarstwa, może to być magister psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii. No i są jeszcze pewne określone inne tam zasady dla jakichś wcześniejszych sytuacji sprzed lat. One też są unormowane, ale przede wszystkim to są te właśnie zawody, które mogą wykonywać świadczenia z zakresu psychoterapii po odpowiednim podyplomowym szkoleniu. Bo to rozporządzenie też reguluje, że taka osoba, która będzie prowadzić psychoterapię, takie podyplomowe szkolenie musi ukończyć. No i ona... To szkolenie nie powinno być byle jakim szkoleniem, tylko według tej ustawy ono powinno być prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, czyli one są jakoś potwierdzone przez stwierdzenia naukowe, przez badania. No tu w szczególności wymienia się trzy takie paradygmaty, trzy podejścia do psychoterapii, czyli psychodynamiczną, poznawczo-behawioralną, systemową. Natomiast jest to słowo klucz tutaj w szczególności, bo są jeszcze podejścia inne, jak choćby podejścia humanistyczno-egzystencjalne. No i to szkolenie podyplomowe też powinno być konkretnie w jakimś wymiarze czasowym. No tutaj jest taka propozycja, że to ma być te 1200 godzin. Takie kryterium przyjęto. No i ta osoba, która ma ten tytuł zawodowy, jest magistrem tych wybranych kierunków, ma takie szkolenie, przynajmniej te 1200 godzin w tych podejściach do psychoterapii, które są metodami jakoś udowodnionymi naukowo, że działają, no to taka osoba musi posiadać jeszcze stosowne zaświadczenie. I ono może je uzyskać właściwie od stowarzyszeń, które wydają tak zwane certyfikaty, które są nazywane w uproszczeniu certyfikatem psychoterapeuty. Najczęściej to są stowarzyszenia, które zrzeszają różne organizacje szkolące psychoterapeutów, nadają tak zwane na przykład atestacje czy akredytacje i potem osoba, która się w takim ośrodku wyszkoli, może podejść do egzaminu w tym towarzystwie przed komisją zewnętrzną i może po prostu jakby udokumentować swoje przygotowanie, swoją wiedzę, i taki certyfikat psychoterapeuty otrzymać. Natomiast jest jeszcze tak, że dopuszczalne jest, że terapię prowadzi osoba, która ubiega się o otrzymanie tego certyfikatu. To znaczy, że tak jak w poprzednim przypadku, ona ma to przygotowanie zawodowe, jest lekarzem, magistrem pielęgniarstwa, psychologiem, pedagogiem i tak dalej. Natomiast ona dopiero uczestniczy w tym szkoleniu. I tutaj jest takie kryterium dla Narodowego Funduszu Zdrowia, że to musi być osoba, która przynajmniej po drugim roku tego szkolenia jest, czyli nazwijmy to w połowie drogi. Nie? To taka osoba, która jest w procesie kształcenia, również może tą psychoterapię prowadzić, ale pracuje pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty.
No, w przypadku klinik i w przypadku szpitali to się organizuje tak, że tam już jest terapeuta, który ma już certyfikat, więc te osoby nie mające jakby pracują w ten sposób pod jego nadzorem. No, no organizuje się to też tak, że można mieć superwizję. No, superwizja to jest taki rodzaj spotkania dla psychoterapeutów, gdzie psychoterapeuta może też w pewien sposób z bardziej doświadczonym, certyfikowanym superwizorem, czyli takim terapeutą, który już się rozwijał, ma certyfikat psychoterapeuty, ale ma już nawet certyfikat superwizora, czyli takiego jakby doradcy dla terapeutów, który może pomagać w różnych trudnościach, kiedy terapeuta takie będzie miał, podczas na przykład jakiegoś procesu terapeutycznego. Okej, to te najważniejsze rzeczy chyba, jeśli chodzi o te kwestie prawne. Jeśli będą do tego pytania, to ja na koniec chętnie odpowiem. Natomiast tu trzeba zróżnicować i tu chyba troszkę będę potrzebował też drugiego kapelusza do tego, żeby opowiedzieć o tym, że właściwie na wolnym rynku tak zwanym, czyli działalności prywatnej, nie ma regulacji, które by w jakiś sposób determinowały, kto może, a kto nie może być psychoterapeutą. Najczęściej odbywa się to tak, że się stosuje pewną kalkę, pewne wykorzystanie tej ustawy, która jest dla celów Narodowego Funduszu Zdrowia, też na rynek prywatny. Czyli terapeuci też jakby zdobywają w ten sam sposób wykształcenie. Te 1200 godzin szkolenia minimum to na ogół jest zorganizowane w szkoły, które są 4-5-letnie, to zależy od ośrodka kształcącego. I na ogół terapeuci tym też się kierują. Natomiast jest też tak, że tej regulacji nie ma i właściwie terapeutą może nazwać się tak naprawdę każdy, nawet po jakimś mniejszym szkoleniu, które miało w nazwie, nie wiem, jakaś terapia. Nie? To też warto zawsze o tym wiedzieć. Bo my, kiedy poszukujemy dla siebie terapeuci, decydujemy się pójść prywatnie, czyli sami zapłacić za naszą pomoc, za pomoc dla nas, no to możemy też zwyczajnie zwrócić na to uwagę, możemy też terapeuty zapytać, to jest zupełnie w porządku zapytać, tak, w jakiej szkole, w jakim etapie kształcenia i czy superwizuje się taki terapeuta, czyli pod jakimś nadzorem pracuje. No, no i właściwie myślę, że taką dobrą praktyką też terapeutów w swoich prywatnych gabinetach jest też klarowne, bardzo takie transparentne, jak to Carl Rogers mówił o też transparentności terapeuty, to ważna jest taka przejrzystość tego, że terapeuta mówi o tym, pisze w jakiś sposób na przykład na swojej stronie czy na jakimś profilu społecznościowym, jakie też szkolenie przeszedł i na jakim jest etapie, czy jest certyfikowany, czy jest w procesie certyfikacji, czyli na przykład dopiero tam w jakimś etapie tego kształcenia. Tak jak powiedziałem, że to rozporządzenie nie obowiązuje jakby formalnie na wolnym rynku, bo takowego nie ma, no to jest też tak, że różne ośrodki szkolące nie zawsze mają tak, że tylko psycholog, pedagog, lekarz czy magister pielęgniarstwa może przystąpić do tego ośrodka. Nie? Że to szkolenie podyplomowe może też przejść osoba, która nie ma, jeżeli nie chce pracować zwyczajnie w Narodowym Funduszu Zdrowia gdzieś na kontrakcie w jakiejś poradni czy w jakimś szpitalu. No i tutaj częściej właściwie kto może być psychoterapeutą, to regulują zwyczajnie kryteria, które przyjmą sobie poszczególne szkoły dotyczące, czy poszczególne też organizacje zrzeszające szkoły, które nadają certyfikaty i też te szkoły, które przyjmują kandydatów, tak? To one też mówią, okej, kto może, kto nie może w naszym podejściu się szkolić. No i tutaj też zaznacza się właśnie to, co jest chyba konstrukcjonistyczne, jak później wyjaśnię, że to są bardzo różne spojrzenia na to istotność kwalifikacji zawodowych. I tutaj bardziej się dopuszcza kompetencje osobiste. Są nawet organizacje, które mówią o badaniach. Ja osobiście ich nie widziałem, bo jakoś też mi nie było to potrzebne, ale są podobno takie badania, które mówią, że posiadanie tego wykształcenia psychologicznego czy pedagogicznego wcale nie jest czymś, co wyłącznie determinuje to, czy ktoś będzie terapeutą kompetentnym. Że jeszcze jest ta rola tych kompetencji osobistych, doświadczenia różnych osobistych umiejętności, które no, w szkoleniu też się jakby rozbudowuje, dokształca, natomiast człowiek może je posiadać i niekoniecznie jakby mówi o tym wyłącznie magister z tych kierunków, które tam w ustawie były wymienione. To tak, jeśli chodzi o psychoterapeutów, kto nim może być. Ważne jest to z rozróżnienia, nie? Kto psychoterapeutą jest w ramach Funduszu Zdrowia, czyli w tej opiece publicznej, jak to może być też jakby w ramach swojej prywatnej działalności, na przykład zakładając jednoosobową działalność gospodarczą, mając swój prywatny gabinet. To teraz na przykład, żeby to dobrze zobrazować, no to ja mogę powiedzieć, że jestem psychoterapeutą w procesie certyfikacji, ponieważ de facto ukończyłem 4-letnią szkołę, natomiast nie odebrałem jeszcze certyfikatu, więc ta ustawa przewiduje, że ja jestem tylko osobą jakby po drugim roku kształcenia, nie? Dlatego, że tego certyfikatu nie mam, bo tylko tak ta ustawa różnicuje. Albo ktoś, kto ma certyfikat, albo ktoś, kto jest w procesie certyfikacji, czyli do niego dąży, zaczynając od drugiego roku.
to tak to wygląda, że jestem tak sobie psychoterapeutą w procesie certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, bo w tych dwóch towarzystwach mogę się o certyfikat później ubiegać. Okej, okay, dobrze. No to muszę wrócić do tego kapelusza związanego z empiryzmem. Dobrze. Czyli jak właściwie jest, no bo to jest też w pewien sposób określone. No i tutaj pozwoliłem sobie wybrać, w pewien sposób trochę powykrawać różne kawałeczki z różnych definicji, czym jest psychoterapia. To są definicje, które się znajdują w takiej książce bardzo ważnej dla psychoterapeutów w Polsce. To jest książka Czesława Czabały dotycząca czynników leczących psychoterapii. I tam różne definicje na początku są przytoczone. Ja sobie pozwoliłem je trochę pokroić i pogrupować w takie, powiedzmy, rzeczy, które są jakoś o tym samym albo z podobnego poziomu, bo z tego się wyłania jakby pewna ogólna koncepcja, czym może być psychoterapia rozumiana tak tak empirycznie, pozytywistycznie, że tak jest, tak jest określone. No i zdecydowałem się tak, żeby nie omawiać całych jakby definicji, bo to wtedy trudno i trzeba wybierać te najważniejsze słowa. Ja już tutaj pozwoliłem sobie po prostu te najważniejsze słowa wyciąć. No i w tych definicjach najczęściej możemy znaleźć taką informację, że to jest pewna metoda kliniczna, pewna procedura lecznicza, czyli tu wyraźnie słychać, że jest ta orientacja przede wszystkim medyczna w tych definicjach. No i ona jest oparta na sprawdzonych twierdzeniach nauk psychologicznych, czyli też różnych podejść, modalności psychoterapeutycznych. Na sprawdzonych to znaczy, że one są oparte na dowodach, że jakieś badania zostały poczynione, które w jakiś sposób dokumentują, jak ta metoda działa, czy ona jakoś wpływa, czy nie wpływa, czy coś zmienia. W tych definicjach mówi się o tym, że to są planowane interwencje, albo na przykład nazywane to jest zabiegami interpersonalnymi, czy oddziaływaniami psychospołecznymi. Jest jakiś ten element oddziaływania czyjejś interwencji. Dzieje się to w pewnej przestrzeni interpersonalnej, najczęściej między dwoma osobami, ale na przykład też w grupie. Przy czym tutaj warto zaznaczyć, że tą grupą to może być na przykład też para, może to być rodzina, a może to być grupa przypadkowych osób, które się zgłosiły na udział w tak zwanej psychoterapii grupowej, gdzie jest jeden terapeuta. No i teraz po co jest ta psychoterapia? No to też takie różne fragmenty wybrałem z tych definicji. Najczęściej pojawiały się takie słowa, że ona polega na pewnej korekcie czy modyfikacji. Czasami mówi się tak już bardziej humanistycznie, że to jest towarzyszenie w tych zmianach, tak zaznaczając tą podmiotowość też tej osoby, która jest adresatem psychoterapii. I ta korekta dotyczy różnych zachowań, właściwości poznawczych, procesów psychicznych, emocji, przeżywania, postaw wobec różnych trudności, które człowiek może przeżywać, ale też samych cech osobowości, czy różnych innych charakterystyk, tak jak będziemy to pojmować w danej metodologii, w danym podejściu. No i te zmiany będą w kierunku takim, żeby to uczestnikom było jakoś po drodze, żeby to było przez nich pożądane. No i tutaj sobie zrobiłem taką strzałkę w nawiasie, że to zaprasza właściwie różne inne tematy, takie jak psychopatologia, czyli właśnie to, co jest zaburzeniem, to o czym przedmówcy troszeczkę powiedzieli na wstępie, kiedy pokazywali tą wagę. Tutaj te klasyfikacje zaburzeń, choćby ICD-10 obowiązująca w Polsce, niedługo będziemy mieli klasyfikację 11, klasyfikacja amerykańska DSM-5, różne modele zdrowia, jak choćby ten model przytoczony u przedmówców jako WHO, tak, które mówi, czym jest to zdrowie, no to się wiąże z pewną diagnozą, czyli tym, że trzeba jakoś określić, czy to już jest, mieści się w tej klasyfikacji, czy to jest to zdrowie, czy to już jest zaburzenie. To takie terminy tutaj się z tym wiążą, one nie są w tych definicjach bezpośrednio ujęte, natomiast jakby z tego myślenia to wynika. No i mówi się, że ta psychoterapia ma polegać na usuwaniu objawów, przyczyn chorób. No i właśnie kogo? No tutaj w tej orientacji medycznej, takiej właśnie empirycznej, mówi się o pacjencie, nie? Czyli tak de facto o sobie trochę możemy to ująć jako chorej, no bo to taka orientacja, tak jak się mówi w szpitalu, czy w przypadku innych chorób somatycznych, cielesnych, które mają przyczynę związaną jakoś z ciałem, to mówi się o chorym. No i też w tych definicjach pojawia się, że terapeuta jest tym, który leczy, nie? To takie definicje można znaleźć. One są choćby w tej książce, tu na dole umieściłem przypis, gdyby ktoś chciał sobie to pogłębić. Tutaj warto krótko wspomnieć, bo ja już parokrotnie powiedziałem o tych podejściach i też było to w ramach tej ustawy dla NFZ, że co to w ogóle są te podejścia. To inaczej mówiąc, to są pewne modalności czy szkoły psychoterapii i one w różnych opracowaniach są różnie dzielone. Tak mówi się, że są takie, które się gdzieś mieszczą w takiej szkole psychoanalitycznej albo psychodynamicznej, behawioralno-poznawczo, to kto wczoraj miał okazję uczestniczyć i słuchał prelekcji pani Dominiki, tak? Pani psychodietety, która mówiła, że jest w poznawczo-behawioralnym właśnie, bardziej podejściu jakoś osadzona.
podejście humanistyczno-egzystencjalne, to ja wczoraj nie miałem okazji słuchać tej prelekcji, ale był terapeuta, który jak widziałem jest terapeutą gestalt, to właśnie jego szkoła mieści się gdzieś tutaj, jego podejścia. No i są te terapie systemowe, w których ja się czuję jakoś najbardziej kompetentny, jakoś najbardziej osadzony. No i tu dodałem jeszcze te eklektyczne, czyli właściwie te, które są pewnymi szkołami integrującymi różne podejścia, nie? Pewnym łączeniem różnych elementów z różnych innych podejść. Te podejścia to są takie duże rodziny, natomiast w ramach każdych podejść możemy mówić jeszcze o systemach terapeutycznych, czyli takich mniejszych, opracowanych metodach też pracy i myślenia o terapii. One dla pewnego ułatwienia są umieszczane w takich głównych rodzinach. No i ja teraz będę Państwu opowiadał o psychoterapii systemowej, więc z radością zmienię znowu kapelusz, bo w tym kapeluszu zdecydowanie czuję się lepiej. I opowiem Państwu o tej psychoterapii systemowej, no bo w Polsce jest taki kłopot, że bardzo często, kiedy ktoś mówi o psychoterapii systemowej, to jest rozumiany tak, że to jest terapeuta rodzinny. W myśl trochę takiego założenia, że jeśli rodzina jest systemem, bo tak się też mówi, to terapeuta systemowy na pewno jest terapeutą rodzinnym. No i to nieporozumienie ma swój sens, ponieważ wynika to ze wcześniejszych rozumień terapii systemowej, ponieważ ona się też rozwijała. To nie jest jakby jednorodny nurt, nie? To jest pewna rodzina koncepcji terapii systemowych. Natomiast ja jakby w jednej subgrupie trochę się specjalizuję. Ale faktycznie w historii psychoterapii systemowej były i są nadal takie podejścia, jak na przykład Mediolańska Szkoła Terapii Rodzin, która mówiła o sobie jako o systemowej terapii rodzin. I trochę z tego czasami wynika to porozumienie, bo to podejście już ma trochę lat, ono jest znane i w związku z tym, jak czasami ludzie mówią psychoterapia systemowa, to na skróty mówią wtedy o psychoterapii systemowej rodzin właśnie z Mediolanu, czy jak później się mówi też z postmediolanu, bo oni swoje koncepcje zmieniali. Stąd jest kłopot, bo faktycznie psychoterapia systemowa wywodzi się ze systemowej terapii rodzin, natomiast już nie jest tylko i wyłącznie tym. Nie? Bo tak naprawdę tutaj jakby idąc za tym założeniem, że terapeuta rodzinny jest systemowym, to właściwie nie każdy terapeuta rodzinny musi być systemowym, bo może na przykład pracować z parą czy z rodziną poznawczo-behawioralnie, albo egzystencjalnie, albo z parą psychodynamicznie na przykład. Więc tutaj mogę pracować z rodziną systemowo, ale niekoniecznie. Nie? Współczesna psychoterapia systemowa nie jest ograniczona do pracy z rodziną, choć nadal z różnych powodów jest bardzo użyteczna w tym. No i teraz, dlaczego te kapelusze, to ja teraz wyjaśnię, no bo psychoterapia systemowa, ta współczesna, ona jest osadzona w takim też tle kulturowym, który my teraz nazywamy postmodernizmem, nie? Tak jak wcześniej był pozytywizm, który mówił o takim, przepraszam, zapomniałbym się przebrać, która mówiła o tym, że właściwie wszystko jest mierzalne i poznawalne i można powiedzieć poznać obiektywną prawdę i do tego służą badania, do tego służy ten empiryzm. O tyle w postmodernizmie okazało się, że właściwie wszystko jest troszkę płynne. Zresztą mówi się o postmodernizmie, że to jest ponowoczesność, albo Bauman mówił, że płynna nowoczesność. Czyli mamy bardzo wiele różnych podejść, rozumień, różnych spraw i to się przenika i zmienia i nie wiem, kultura wysoka łączy się z popkulturą i powstają z tego nowe znaczenia. No i postmodernizm to jest pewne tło. To jest ten czas, gdzie my żyjemy, który się charakteryzuje tym, że jest duża różnorodność. Natomiast konstrukcjonizm społeczny to jest pewien rodzaj myślenia, też filozoficzny prąd, który mówi właściwie o tym, że wszystko, co my poznajemy, to zasadniczo zależy od tego, kto poznaje. Że niemożliwe jest poznać coś i nie myśleć o tym właściwie, jakie teorie za mną, we mnie już są, które pozwalają mi to dookoła wszystko obserwować. Tak? Czyli jakby tego sędziego z powrotem zawołać, empirystę, który mówi, mówię o tym, co jest na pewno, to już ten konstrukcjonista powie, no nie, ja mówię przede wszystkim o tym, że nie będzie niczego, póki tego nie nazwa. Że teraz, kiedy coś nazywam, to ja wtedy trochę to tworzę. Bo jest to związane trochę z naszą biologią poznania, bo jest tak, że my nie widzimy różnych rzeczy, tylko właściwie do naszego układu nerwowego docierają różne bodźce. Wzrokowe, słuchowe, węchowe. Ale tak naprawdę to są jakieś fale, które nasze receptory jakoś sobie interpretują, wysyłają do mózgu, a mózg składa z tego jakiś obraz. No i jak ten obraz składa, to teraz jest też zależne od tego, co już tam wcześniej było w tym układzie. No i tak o tym mówiąc, właściwie trzeba trochę mieć świadomość, właściwie z jakiej pozycji ja to poznaję. I być świadomym tego ograniczenia, że to jest obraz, który powstał jakby w moim indywidualnym jakimś systemie. W dodatku, po którym można powiedzieć, że jest operacyjnie zamknięty. Czyli właściwie poza tymi bodźcami transmitowanymi, to nic do tego układu bezpośrednio nie przenika.
No, tak jak już zresztą to Państwo pewnie zobaczyli, to myślenie systemowe, współczesne, postmodernistyczne czy konstrukcjonistyczne ma bardzo wiele źródeł, one z różnych dziedzin czerpią. I to te rozumienie, jak ja teraz o tym mówię, ono może być dość abstrakcyjne, natomiast ono ma takie praktyczne skutki właściwie dla psychoterapii i dla tego, w jaki sposób się w ogóle rozmawia i o tym, jak się psychoterapię w ogóle rozumie. Bo jak się zastanawiałem, co przede wszystkim praktycznego będzie w mojej prezentacji dla Państwa, to przede wszystkim praktyczne będzie myślenie, bo myślenie jest działaniem bardzo praktycznym. No ale teraz największa taka kontrowersja to zawsze jest z tym, co to w ogóle jest ten system, no bo jakby pójść za tą terapią systemową, mediolańską, no to systemem jest rodzina i są piękne definicje systemu, że system to jest coś więcej niż tylko suma pewnych elementów. No dobra, no to teraz grupa ludzi się łączy, tak jak w matematyce, tworzy zbiór, no ale się okazuje, że zgodnie z tą definicją systemu, no to ten system jest czymś więcej niż tylko tymi elementami, czyli pojawia się coś nowego, coś więcej niż tylko ci ludzie, czy te elementy. I zaczyna się myślenie, co w ogóle tworzy ten system. Ludzie, bo tak potocznie mówimy, jesteśmy systemami społecznymi. Natomiast tutaj z pewnej dziedziny socjologii taki uczony Niklas Luhmann powiedział, że elementami, które tworzą systemy, właściwie nie są ludzie, tylko są komunikaty, a właściwie znaczenia, które tworzymy. No bo idąc za tym, że mój mózg jest, tak, mój system nerwowy jest systemem zamkniętym, ja się nie mogę w żaden sposób połączyć, nie wiem, do mózgu kogoś z Państwa i wymieniać znaczenia w sposób bezpośredni, ja mogę jakoś to zapośredniczyć. I tymi zapośredniczeniami są pewne znaczenia, które ja wprowadzam. I teraz ja mam te znaczenia w moim systemie wewnętrznym, wypowiadam je wtedy, one są w systemie komunikacyjnym i one jakoś wpływają na czyjś system wewnętrzny i z tego powstają nowe znaczenia u tej drugiej osoby. To się zaraz jeszcze wyklaruje, ja to dopowiem, ale na ten moment chcę, żeby Państwo jakby pomyśleli o tym, że tymi elementami tego systemu nie są ludzie, tylko są komunikaty i znaczenia, które powstają w systemie komunikacyjnym, bo to jest system społeczny w rozumieniu Luhmanna. Tutaj warto rozróżnić, tak? Ludzie tworzą grupy społeczne. Kiedy my się spotykamy, na przykład teraz, to jesteśmy pewną grupą społeczną, która się spotkała w ramach Mental Health Day, ale też jesteśmy i tworzymy właściwie, nie jesteśmy, tylko tworzymy pewien system komunikacyjny, kiedy ja teraz do Państwa o tym mówię. Dobrze. Tu jest też takie odniesienie do pewnego uczonego, który był biologiem z kolei, bo tak jak powiedziałem, terapia systemowa ma bardzo różne wpływy. Humberto Maturana, on powiedział o czymś takim, że istnieje coś takiego jak autopoieza, autopoiezis. I on to nazwał, że to jest taka zdolność systemu do samowytwarzania się. I to jest charakterystyczne dla systemów biologicznych. Tak? System biologiczny tworzy komórki, regeneruje się. Ale okazuje się, że tak samo jest z innymi systemami, też komunikacyjnymi, czyli tymi społecznymi. Że ten system właściwie sam się w pewien sposób wytwarza ze swoich elementów. Tutaj pan Luhmann jeszcze trochę dopowiedział i doklarował, mam taki cytat, z niego taki cytat zaczerpnąłem, go znalazłem, który bardzo, myślę, pasuje do tego, o czym mówię. I on mówi tak, że ludzie właściwie nie mogą się komunikować, mózgi nie mogą się komunikować, nawet świadome umysły nie mogą się komunikować, tylko komunikaty mogą się komunikować. Chodzi tutaj o to, że kiedy ja różne rzeczy wypowiadam, to te znaczenia wchodzą w pewną interakcję ze znaczeniami, które Państwo już mają. Gdyby na przykład teraz ktoś ze mną dyskutował, to on by też wypowiadał pewne znaczenia. I te znaczenia będą wchodziły ze sobą w interakcję, tworząc ten system komunikacyjny i z tego powstawałby pewien sens. Ale co za tym idzie, są różne poziomy systemów. I tutaj jest trochę to zobrazowane, że te systemy właściwie dzieją się na różnych poziomach. No bo tutaj jest taka sytuacja, dwoje ludzi teraz rozmawia, komunikuje się, wypowiada znaczenia. I teraz nie jest tak, że ta osoba odpowiada tej drugiej, tylko jakbyśmy wzięli tą osobę po lewej, no to ona, wypowiadając pewne znaczenia, ma pewne wyobrażenie o sobie, ale ma też pewne wyobrażenie o tej drugiej osobie. I kiedy ona wypowiada te znaczenia, to ona mówi temu wyobrażeniu drugiej osoby o sobie. I kiedy wypowiada różne słowa, różne znaczenia, to ta druga osoba to odbiera i wtedy w tym swoim wewnętrznym systemie, tak jak siebie wyobraża i tą drugą osobę, ta interakcja się toczy dalej tam. Czyli tak naprawdę ta komunikacja nie jest bezpośrednia i właściwie jeden z moich nauczycieli, terapeutów systemowych, mówił żartobliwie, że komunikacja właściwie nie jest możliwa. Właściwie to można by dopowiedzieć, że taka komunikacja instruktywna, że tak jest. No bo to, co nas otacza, to przede wszystkim świat znaczeń.
bo my różne rzeczy pokazujemy, nazywamy, nadajemy im znaczenie z intencją wywołania jakiegoś działania, ustalenia jakiejś, nie wiem, strategii postępowania wobec skomplikowanego tła, skomplikowanego otoczenia. I tu jeszcze raz właśnie jest mowa o tym, że nic nie istnieje, zanim tego nie nazwę. Czyli póki ja pewnego znaczenia, pewnego konceptu w swoim systemie nie będę miał, to ja w ogóle nie będę o nim myślał i mówił, bo nie odróżnię tego od wszystkiego innego. O tym mówił jeszcze inny uczony, który nazywał się Spencer Brown. On napisał taką książkę Prawo Formy i on powiedział, że właściwie, żeby coś poznać, to trzeba to odróżnić od wszystkiego innego. Czyli trzeba wytyczyć pewną granicę. Dlatego, żeby mówić o psychoterapii systemowej, to ja dzisiaj musiałem troszkę Państwu opowiedzieć o tym, czym jest psychoterapia w pewien sposób ogólny. Żeby teraz z tego wyodrębnić to, czym jest terapia systemowa albo czym ona nie jest. Bo wtedy się dobrze rzeczy rozumie, kiedy się odróżnia jedną od drugiej. Okay. No i teraz, żeby to jeszcze trochę doprecyzować, to tak jak powiedziałem, są te systemy społeczne, których nie tworzą ludzie, tylko tworzą komunikaty między ludźmi, czyli można powiedzieć, że właściwie ludzie nie są systemami, ludzie tworzą systemy poprzez komunikaty i wprowadzanie znaczeń, ale ludzie też mają poziom systemu takiego, który możemy nazwać systemem psychicznym, albo można by go jeszcze trochę podzielić, że on jest i myślowy, i odczuciowo-emocjonalny. I tu elementami tego systemu będą różne myśli, emocje, znaczenia, które my już mamy. I one w naszym systemie wewnętrznym sobie funkcjonują, wchodzą w interakcje i z tego też powstają nowe znaczenia, też powstaje jakiś sens. No i oczywiście jest jeszcze trzeci system, czyli ten biologiczny, który mi w ogóle pośredniczy w tym, że ja mogę się komunikować między moim systemem społecznym a systemem psychicznym. No i te układy nawzajem na siebie reagują. I teraz mnóstwo badaczy współczesnej psychologii głowi się dwoi i troi, żeby wreszcie zrozumieć, jak te systemy na siebie wpływają wzajemnie. No i myślę, że dużą nagrodę dostanie ktoś, kto wreszcie jednoznacznie powie, bo nie ma wątpliwości, że one wpływają na siebie, bo kiedy na przykład rozmawiamy o stresie, który jest jakoś związany z sytuacją w moim otoczeniu, czyli tak naprawdę z moim systemem społecznym, z pewną komunikacją, która się dzieje wokół mnie, to wpływa na mój stan psychiczny, na mój system psychiczny, bo różne znaczenia tutaj się dostają i wtedy jakaś reakcja mojego ciała jest. Nie? To musiałbym zmienić kapelusz, jakby na przykład terapeuta poznawczo-behawioralny powiedział, pojawia się pewne przekonanie, myśl automatyczna i w związku z tym mam reakcję emocjonalną, cielesną i jakieś zachowanie. To jest przykład, jak można wyjaśniać to połączenie. Ale jak to dokładnie się dzieje, to tego do końca jeszcze nie wiemy. I te badania się dzieją z metodami na przykład neuroobrazowania mózgu. Kiedy różne rzeczy robimy i co wtedy nasz mózg. Jak to się ze sobą łączy, jak to się zazębia, bo te systemy się trochę kręcą koło siebie poprzez te swoje elementy i jakoś o siebie zahaczają, wpływają, ale dokładnie jak. Okej, okay. Powiedziałem o systemie psychicznym dlatego, że jeżeli dzieje się tak, że ja myślę też, ten metapoziom trochę się zaczyna, tak, myślenie o myśleniu, jeżeli ja myślę o swoich myślach i odczuciach, to zaczynam nadawać też im różne znaczenia. One wchodzą ze sobą w interakcje i relacje i z tego też powstaje pewien sens w systemie psychicznym. No i teraz w tym znaczeniu, co to jest problem w ogóle w gabinecie terapeuty, z czym przychodzi w ogóle do terapeuty systemowego i tu ważne, nie pacjent, a klient, bo tutaj to rozróżnienie też ma znaczenie, że do nas przychodzą klienci, a nie pacjenci, to klient przychodzi przede wszystkim z jakimś problemem, czy to nazwiemy, albo z systemem problemowym możemy powiedzieć, czyli jakimś takim systemem znaczeń w jego świecie wewnętrznym albo komunikacyjnym, który powoduje, że on ma jakieś zachowanie nazwane problemowo, albo uczucie, które jest dla niego problemowe, albo myśl, która jest problemowa. Natomiast tutaj jest ważna też funkcja, po co to jest? Że te wszystkie problemy, z którym przyjdzie klient do gabinetu terapeuty systemowego, który tak myśli konstrukcjonistycznie, to te jego zachowanie, ono będzie taką sensowną próbą poradzenia sobie, czyli przystosowania właściwie do tego, jakie są te ramy psychiczne i społeczne wokół niego. Czyli to zachowanie ma sens. Ono jest pewną odpowiedzią na to, co dzieje się w systemie psychicznym i społecznym. Ono nie jest jakoś zupełnie bez sensu. Jest źródłem cierpienia, to niewątpliwie i często właśnie o tym przede wszystkim mowa jest w gabinecie. Natomiast one mają sens. I tutaj trochę w tym znaczeniu terapeuci systemowi, to tak jak przedmówcy ze szkoły terapii, analizy transakcyjnej mówili o tym, że oni są trochę marsjanami, to ja podobnie też sobie czasami myślę, że jestem takim kosmitą trochę, który bada i sprawdza, ale ten terapeuta jest takim też tropicielem sensu, tak
takim trochę detektywem właściwie, to po co ty to masz? Co takiego dzieje się w twoim systemie psychicznym czy społecznym, że ty sobie tak radzisz? Bo to jest radzenie sobie, to jest twoja próba poradzenia sobie i to jest funkcjonalne. Być może był moment w twoim życiu, kiedy to działało i to spełniało swoje zadanie. Natomiast przyszedł taki moment, kiedy to już jest niewystarczające. I na ogół wtedy przychodzą klienci do gabinetu terapeuty, kiedy ich dotychczasowy sposób radzenia sam trochę stał się też problemowy, nie? Przez natężenie, bo tu trochę taką metaforę można wziąć tabletek przeciwbólowych, nie? Że jak mnie boli, to wezmę jedną, jak nie pomogło, to wezmę drugą, może zadziała. To tak trochę jest, że kiedy my mamy sposób radzenia sobie i jest nam coraz trudniej z różnych powodów, to stosujemy tego jeszcze więcej. I to może powodować trochę pogłębienie kłopotu i kryzysu. Okej, bym chętnie teraz już o feedback Państwa pytał, czy to jest jeszcze na ten moment trochę na tej planecie, czy już na innej, ale to muszę wytrzymać do końca, żeby taką informację otrzymać. No i teraz jak powiedziałem, że te systemy przede wszystkim tworzą różne znaczenia, tak? Czyli to, co my przypisujemy różnym zdarzeniom, różnym elementom, te znaczenia w naszym indywidualnym systemie psychicznym, ale też w naszym systemie komunikacyjnym, który współtworzymy z kimś innym, to teraz jeżeli te znaczenia powodują, że my różne zachowania musimy mieć, żeby sobie radzić, to jak sobie z tym poradzić, jak to zmienić? No i tutaj znowu przychodzi z innej dziedziny człowiek na ratunek, Jacques Derrida, taki francuski filozof, który jest uznawany za twórcę dekonstrukcjonizmu, jednego z twórców, chociaż on tego podobno nie lubił, żeby tak o nim mówić, jak gdzieś tam wyczytałem. Natomiast on mówił o tym, że żeby znaczenia zrozumieć, to w pewien sposób trzeba je rozłożyć, dekonstruować. I dokładnie to się też dzieje w terapiach systemowych, psychoterapii systemowej, że kiedy ktoś przychodzi z takimi różnymi zdarzeniami, sytuacjami, który nadał znaczenia i te znaczenia w jego systemie komunikacyjnym i psychologicznym, psychicznym powodują jakieś cierpienia, to teraz trzeba te znaczenia jakoś zdekonstruować, żeby to się mogło zmienić. I teraz w tym rozumieniu terapia to będzie taka rozmowa i taki proces, gdzie zarówno ze strony terapeuty, ale też tego klienta razem będą wytwarzane nowe znaczenia, nowe wyjaśnienia tej sytuacji albo nowe sposoby rozumienia tego. Bo te nowe znaczenia mogą spowodować taką dekonstrukcję tego problemu. Czyli ten system problemowy zmieni swój sens, bo pojawią się nowe elementy, które spowodują, że zupełnie inaczej ten człowiek będzie myślał albo inaczej komunikował. I za tym może pójść też zmiana działania, które mogą spowodować, że ten system problemowy zwyczajnie zmieni swój sens. I już to nie będzie takie potrzebne. I tutaj taka metafora, bo często się mówi tak poetycko właśnie, gdzie nie może nauka, tam często poezję pośle i poezja często definiuje terapię jako odkrywanie, jako taką podróż. To tutaj w rozumieniu takim konstrukcjonistycznym, systemowym, to możemy powiedzieć, że właściwie w terapii to nie tyle odkrywam siebie, co stwarzam siebie poprzez nadanie różnych nowych znaczeń i sensów różnym moim doświadczeniom, sytuacjom. Tu, żeby nie zanudzać, no to tylko tak zaznaczę, że tutaj różne inne dziedziny też się do tego zapraszają. No jak na przykład cybernetyka, to brzmi trochę jak science fiction, tak ten slajd dla Państwa zatytułowałem, ale ta cybernetyka to jest takie podejście, które jest bardzo międzynaukowe, między różnymi podejściami do badania systemów. To jest taka teoria w ogóle o systemach, zarówno systemach biologicznych, ludzkich, jak i też maszynowych, informatycznych. Ale ta cybernetyka też się zmieniała i to jest chyba ważne tutaj, że ta współczesna cybernetyka, tak zwana neocybernetyka czy cybernetyka drugiego rzędu mówi o tym, że to jest taka cybernetyka, w której też się systemy same obserwują. Czyli kiedy ja z tym klientem rozmawiam o jego sytuacji, to ja go nie diagnozuję z perspektywy tej cybernetycznej, czyli tego obserwatora, nazwijmy to pierwszego rzędu. Ja widzę, czyli ten empirysta znowu przychodzi, nie? Ten bym musiał znowu zmienić ten kapelusz. Nie? Ja widzę, że jest tak i tak, ja jestem poza tym. W tej diagnozie, czy w tej raczej hipotezie, czy w tym rozumieniu drugiego rzędu, cybernetyki drugiego rzędu, jestem takim obserwatorem, który obserwuje ten system komunikacyjny, który się dzieje między mną a klientem, bo tylko do tego mam dostęp. Bo to, co ja nazywam problemem klienta, co ja bym zdiagnozował, na przykład korzystając z systemu diagnostycznego, to będzie tylko wytworem w moim systemie psychicznym. To będzie problem, który ja trochę stworzę w moim systemie. Więc to, co ja mogę robić, to mogę właściwie rozmawiać o tym systemie komunikacyjnym, który współtworzymy. I dlatego klient, bo tutaj on ma aktywną rolę i razem z terapeutą wspólnie wprowadza nowe znaczenia.
No i właśnie tutaj też zaprosiłem temat hipotez systemowych, bo właściwie to jest to, co dzieje się w procesie psychoterapii systemowej. Tak jak w terapiach się diagnozuje, tak w psychoterapii systemowej tego się robi mniej, chyba że jest to użyteczne, na przykład diagnoza jest potrzebna, żeby uzasadnić, dlaczego w Funduszu Zdrowia ta osoba może zostać zaopiekowana, tak, w opiece zdrowia publicznego i Urząd Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapłaci za tą pomoc, to tutaj ta diagnoza będzie użyteczna. Natomiast dla procesu terapeutycznego rozumianego tak systemowo, to ważniejsze będą hipotezy, czyli takie robocze wyjaśnienia dotyczące problemu klienta, tworzone razem z tym klientem poprzez wprowadzanie właśnie nowych znaczeń. I one są trochę w tym znaczeniu stawiane w sposób ciągły. Jedna hipoteza prowadzi do kolejnej, bo kolejne wyjaśnienie będzie pobudzało do kolejnych refleksji i kolejnych pytań. I w ten sposób będą wprowadzane nowe znaczenia, tak że ten system klienta się właściwie zmienia, zarówno jego komunikacyjny, jak i ten wewnątrz psychiczny, złożony z jego myśli, emocji, ale różnych innych elementów, bo to mogą być przekonania, różne doświadczenia, różne symbole, one nie zawsze muszą mieć charakter stricto werbalny. To dlatego tutaj klient, bo terapeuta zajmuje taką pozycję, no właśnie, wcześniej ten pozytywistyczny terapeuta systemowy, rodzinny był takim ekspertem, który wie, natomiast ten terapeuta systemowy jest takim niewiedzącym ekspertem, który zaprasza do wspólnego konstruowania, do wspólnego stwarzania znaczeń i bardziej udostępnia pewne sposoby rozumienia, niż mówi, że tak i tak na pewno jest. Bo ja jako terapeuta systemowy bardziej mogę zaprosić, kiedy na przykład klient mi o czymś opowiada i mogę powiedzieć, że na przykład w takim myśleniu poznawczo-behawioralnym by to było rozumiane tak, w takim myśleniu, nie wiem, psychodynamicznym byłoby rozumiane tak. Można by to jeszcze rozumieć systemowo tak, jak pan to rozumie, jak to jest dla pana, jak pan to najbardziej widzi. Wtedy w tym znaczeniu jestem neutralny wobec też stosowanej techniki czy metody, ale ważniejszy jest ten proces tworzenia wyjaśnienia wspólnie z klientem, tak żeby to on zmienił sposób, w jaki swój system postrzega. No, tu tylko kilka takich przytoczyłem, właściwie o większości już powiedziałem, takich równoważników, czy wytycznych raczej, o wskaźników, jak jeszcze ta terapia systemowa będzie wyglądała, bo co będzie w ogóle tutaj kierowało, nie? Tutaj mniej istotne będzie jakieś kryterium zdrowia, na przykład jako normy, bo tu w cudzysłowie, też cytując jednego z moich nauczycieli, pozwoliłem sobie przytoczyć, że zdrowie jako norma, na przykład według WHO, to jest pewne społeczne życzenie, żeby ludzie tak mieli. Natomiast to trudno zrobić bardzo często. Natomiast to, co będzie jakby kierowało w tej rozmowie tymi hipotezami, to kryterium użyteczności dla klienta. Co jemu się najbardziej przyda, co będzie mu pomocne. I to klient wie lepiej, bo on może przyjąć tą hipotezę i to wyjaśnienie, albo jej nie przyjąć. I teraz w innych terapiach być może byłoby powiedziane wtedy o oporze, nie? Że klient się broni przed trudną treścią w jakiś sposób. I tam różne klasyfikacje tych oporów są. Natomiast ja tutaj bardziej się wtedy zastanawiam, to co ja takiego muszę robić, że mój klient musi się przede mną bronić. I może ja robię coś takiego, że to jest za duża różnica, że to moje znaczenie, które ja zaproponowałem, za bardzo odbiega od tego, co klient już w swoim świecie wie i myśli. I wtedy ja się mogę z tego wycofać, zaproponować inne wyjaśnienie. I być może za jakiś czas dojdziemy do jeszcze innego, a może wrócimy do tego nieprzyjętego, bo może ono nie było na teraz, a może ono było nietrafione. Klient też wie, co w danym momencie będzie mu potrzebne. I tutaj można powiedzieć, że terapeuta trochę tworzy taki szum, dostarcza różnych wyjaśnień, różnych znaczeń. Tu psychoterapeuci narracyjni, którzy też są w podobnym myśleniu, też korzystają z konstrukcjonizmu, by powiedzieli, że terapeuta pomaga ubogacić opowieść albo zagęścić ją. Wprowadzić różne nowe znaczenia, różne nowe rozróżnienia, które mogą klientowi pomóc lepiej rozumieć to, co się dzieje i inaczej wyjaśnić tą sytuację. I lepiej sobie radzić dzięki temu. Bo ta terapia właśnie z racji tego, że norma, zdrowie jako norma to jest pewne społeczne życzenie, to właściwie ta terapia będzie takimi rozmowami, proces terapii będzie takimi rozmowami, w którym będziemy starali się stworzyć klientowi możliwie najlepsze warunki do rozwoju, ale tak naprawdę nie wiedząc, jaki ten rozwój będzie. Bo wracając do początku prezentacji, kiedy mówiłem o takiej cesze jak autopoiesis, czyli ta zdolność systemu do samotworzenia się, to ja nie wiem, jak ten system będzie się tworzył, jak on wykorzysta te informacje. I tu nie chodzi o to, żeby zrzucić odpowiedzialność terapeuty za to, co on mówi. Terapeuta zawsze musi wiedzieć, co mówi, po co mówi i z jakiej to szkoły, jaki terapeutyczny sufler mu to podpowiada. Jeżeli, nie wiem, w tym momencie przemawia przeze mnie teraz szkoła terapii poznawczo-behawioralnej, to ja muszę wiedzieć, z jakiej to jest szkoły,
bo kiedy ja te znaczenia wprowadzę do naszego systemu komunikacji terapeutycznej, to to będzie miało społeczne konsekwencje dla tego człowieka, który tą hipotezę usłyszy. Ja muszę wiedzieć, z jakiego kapelusza ja to właśnie wyciągnąłem, bo wtedy mam odpowiedzialność. Natomiast kiedy ja to daję, wiedząc dlaczego i po co, no to klient i tak w swoim systemie operacyjnie zamkniętym będzie jakoś po swojemu te znaczenia tworzył. Widzę, że tutaj czas mnie już pogania. No to wspomniałem o terapii narracyjnej, to też jest taka ciekawa dziedzina. Ja troszkę korzystam z ich dorobku, natomiast no nie jestem stricto terapeutą narracyjnym. Oni z kolei mówili nie o znaczeniach, tylko o opowieściach, że ludzie tworzą pewne opowieści i kiedy przychodzą do terapeuty, to bardzo często ich opowieść jest rzadka, albo brzydko mówiąc uboga, że tam są takie wybrane różne elementy, różne historie, które potwierdzają tak zwany dominujący jakiś obraz, dominującą opowieść. Na przykład o tym, że ja jestem, nie wiem, nie mam dobrej samooceny, albo jestem w jakiś sposób nieumiejętny w jakiejś dziedzinie, że ja czegoś nie potrafię. I teraz jak się skupię na tej dominującej opowieści, będę wybierał tylko takie elementy z mojej historii, które to potwierdzą. Natomiast jest dużo różnych innych sytuacji, opowieści w moim życiu, które by tego nie potwierdzały, ale ja z jakiegoś powodu nie przypisuję im uwagi. No i teraz terapeuta narracyjny będzie przede wszystkim jakoś o przeszłości pracował, ale też z wykorzystaniem tak zwanych wyjątków, poszukiwania różnych takich elementów, które nie będą pasowały do tej opowieści problemowej. Tu bym jeszcze pewnie długo mógł opowiadać, ale muszę z racji czasu się jakoś powstrzymać od tego. Tutaj już właściwie trochę to napomknąłem, warto powiedzieć, że te formy psychoterapii, czyli można też powiedzieć trochę settingi. Znaczy setting to w ogóle jest pewna umowa, która się dzieje w gabinecie, w jaki sposób pracujemy, ale elementem settingu psychoterapeutycznego jest też kto pracuje, jakie osoby. No i takimi też formami pracy, jak już mówiłem wcześniej, będzie terapia indywidualna na przykład, w różnych podejściach, ale też terapia rodzin, gdzie będą pracowały osoby w rozumieniu konstrukcjonistycznym i terapii systemowej, to taka terapia będzie prowadzona na tym, że rodzina przyjdzie, i teraz terapeuta trochę nie wprost, ale im powie, że państwo, kiedy funkcjonują, to tworzą pewien system komunikacyjny między sobą, wprowadzając do niego różne znaczenia, które powstają w państwa systemach psychicznych. I jest tak, że państwa system w tym momencie przez państwa został nazwany jako problem, czy jakiś element został nazwany problemem. Ja teraz z państwem przez te półtorej godziny będę rozmawiał tak, że będę uczestniczył w państwa systemie komunikacyjnym, takim, który stworzymy, to będzie taki system komunikacji terapeutycznej. Ja będę wspólnie z państwem wprowadzał różne znaczenia, które powstaną w moim systemie psychicznym, ale też państwo będą wprowadzali różne znaczenia, które powstaną wskutek tej rozmowy w państwa systemie. I kiedy będziemy tak te znaczenia tu nazywać, to być może pojawią się nowe sposoby rozumienia i nazywania państwa problemu, a co za tym idzie, być może pojawią się nowe sposoby radzenia sobie. To by było w terapii rodzin. Podobnie może być w terapii par, kiedy to siedzą dwie osoby. No i też może być terapia grupowa, gdzie będzie więcej osób wspólnie się spotykało, co też jest, myślę, cenne w rozumieniu systemowym, bo te różne osoby to będą różne perspektywy, różne kąty patrzenia na tą samą sytuację, więc jeszcze więcej możliwości dostarczania różnych wyjaśnień. I teraz dobrze poprowadzona terapia grupowa, która będzie taki systemowy aspekt miała, może służyć tą różnorodnością. Troszkę musiałem ciąć pewne treści jako taki zarys, ale no najważniejsze udało mi się, myślę, powiedzieć. Gdyby ktoś był zainteresowany trochę pogłębieniem tej treści, to polecam tutaj zwłaszcza tą drugą pozycję, która dużo mówi o tych postmodernistycznych inspiracjach psychoterapii, czyli tym konstrukcjonizmie społecznym, terapii narracyjnej. Tam jest to wszystko jeszcze raz wyjaśnione, trochę tak jak ja to mówiłem, trochę też inaczej, bo skoro konstrukcjonizm, to można to rozumieć jeszcze inaczej. I też w sumie zazdroszczę prelegentom, którzy byli przede mną, bo było ich dwoje i gdybym ja siedział tu z jeszcze jednym terapeutą systemowym, myślącym konstrukcjonistycznie, to pewnie by to jeszcze inaczej wyszło. No, natomiast polecam tą drugą pozycję zwłaszcza i w ogóle, jeśli chodzi o na przykład profesora De Barbaro, jego prezentacje w internecie są, można ich wysłuchać, bo on też o tej perspektywie myślenia czasami mówi. Okay. Bardzo dziękuję tutaj w imieniu nas wszystkich za taką rzeczową, profesjonalną i wyjaśniającą prezentację na temat, czym jest ta terapia systemowa. W tej chwili jest to czas dla Państwa i Pana Krystiana, żeby odpowiedzieć na Wasze pytania i wątpliwości, jeżeli jakieś się nasunęły.
sobie pozwolę zdjąć, bo jest bardzo ciepło w tym kapeluszu. Jak będzie potrzeba, to ja go założę. Tutaj z komentarzy, które nam się wyświetlają, to że pomysł z kapeluszem był genialny. I podziękowania, że świetny wykład i mówiąc, że wykład był genialny. Dziękuję. Tak. O, i mamy pytanie. Proces psychoterapii prowadzi do wzrostu klienta. Jak w tej drodze rozwija się terapeuta? No to jednak muszę na przykład o terapeutach narracyjnych powiedzieć, bo oni bardzo to podkreślali właściwie. Bo jakby terapeuta narracyjny powiedział, człowiek przychodzi z opowieścią i te opowieści są różne. I teraz, kiedy klient wybiera niektóre tylko z tych opowieści, to pomija inne. I taką sposobem na zaproszenie innych opowieści jest czasami pytanie o tak zwanych świadków zewnętrznych. Czyli jakie osoby w twojej historii być może widziały twoje różne działania, za którymi stoją jakieś dobre intencje, jak one by to widziały, co one by powiedziały. Ale czasami jest tak, że to trudno. Ale terapeuta też jest pewnym świadkiem zewnętrznym. I w tym znaczeniu też u terapeutów narracyjnych oni zachęcają do tego, żeby terapeuta też się dzielił tym, jak wpływa historia klienta i wysłuchanie jej na świat wewnętrzny terapeuty. Więc oni wprost mówią o tym, że terapeuta też w pewien sposób zmienia. No bo kiedy ja z tą rodziną rozmawiam, jako terapeuta systemowy, konstrukcjonistyczny, jednak muszę założyć, to jest tak, że oni też wprowadzają różne znaczenia do mojego systemu wewnętrznego, psychicznego i to jest nieuniknione. Nawet była taka książka, której ja nie czytałem, ale pamiętam tytuł, bo bardzo mnie zainspirował, że zmieniamy się razem z rodzinami. Tytuł książki bądź artykułu. No i tu chodziło akurat o terapię rodzin, ale kiedy się też rozmawia z ludźmi, czy to w terapii indywidualnej, to różne znaczenia, które on zaprasza, w nieunikniony sposób też wytwarzają nowe znaczenia w moim systemie psychicznym. To wpływa na mój rozwój. Albo czasami dochodzę do takich znaczeń, z którymi ja muszę popracować i tu jest choćby ta superwizja, o której mówiłem wcześniej. Czy ja mogę pójść jako psychoterapeuta do innego psychoterapeuty, który już jest certyfikowanym psychoterapeutą w mojej modalności, w moim podejściu systemowym, uzyskał tytuł superwizora, czyli takiego nauczyciela trochę terapeutów i ja jako konstrukcjonista, terapeuta systemowy mogę pójść do mojego superwizora i powiedzieć, superwizorze, opowiem ci o obrazie klienta, który noszę w sobie, jak ja w swoim systemie psychicznym to rozumiem i ty mi pomóż lepiej to rozumieć. Nie? I w tym znaczeniu terapeuta też w pewien sposób, nie w pewien sposób, w pewny sposób się rozwija. Czy miał pan taką sytuację, że faktycznie była taka rodzina, czy taki klient, który wzbudził w panu takie większe emocje i który wpłynął tak bardzo mocno na pana, na odczuwanie, to co przed chwilą, o czym pan się odniósł? Znaczy, tu dwie rzeczy. To jest tak, że będąc terapeutą, to trudno nim być, nie mając czegoś takiego jak empatia też. Nie? W jakiś sposób nie podążając emocjonalnie za tym, co przeżywa też klient. I to często jest poruszające. Natomiast ważne jest dla mnie, żeby też umieć się poruszać między tym światem klienta, gdzie w tym systemie komunikacyjnym ja w pewien sposób współodczuwam różnym jego trudom, ale żebym też umiał zachować czasem pewną taką pozycję obserwatora, też siebie, ale też klienta, bo to wtedy mogę różne znaczenia wprowadzać. I czasami użyteczne jest to, że ja pobędę w tym i się wzruszę razem z klientem i mi się pojawią łzy w oczach, czy zwyczajnie też zapłaczę z kimś. I to jest użyteczne, bo to jest też uznanie, bo to jest taki komunikat w tym systemie znaczeniowym. Widzę cię, masz prawo tak czuć, ja też tak czuję, nie jesteśmy jakoś w tym. Natomiast ważne jest też, żebym mógł zachować tą pozycję takiego trochę obserwatora reflektującego, bo to wtedy mogę też pomagać wprowadzać nowe znaczenia. Natomiast często jest tak, że to są bardzo poruszające historie, które w gabinecie się pojawiają i to czasami bywa trudne, bo bardzo się chce pójść na pomoc i wejść w taką rolę ratownika i być razem w tym z klientem. To tak jest. Natomiast później tą sztuką terapeutyczną jest poruszać się między jednym a drugim. I być wtedy, kiedy potrzeba, takim współodczuwającym, a kiedy trzeba, to być trochę obok tego i czuć to swoje współodczuwanie, ale też widzieć to w szerszym kontekście i też w jakiś sposób, no to trochę z nie mojej szkoły będzie, ale trochę to spożytkowywać, nie? Jakoś wykorzystywać to, co się tu dzieje. Bo może być tak, że moja reakcja będzie właśnie tą różnicą, tym znaczeniem, które zrobi różnicę klientowi.
bo może jest tak, że na jego skargi nikt wcześniej tak nie zareagował, że się wzruszył. To wtedy moje wzruszenie autentyczne, przeżywane, będzie bardzo ważną interwencją terapeutyczną i też wprowadzeniem znaczenia pod tytułem ktoś może rozumieć, jak ja czuję i też się tym poruszyć. Tak trochę z różnych perspektyw odpowiedziałem. Zrozumiałam. Myślę, że inni również bardzo dziękuję za odpowiedź. Pojawiło się kolejne pytanie. Czy pracuje się systemowo z osobami chorymi psychicznie, na przykład chorymi na schizofrenię? To tutaj na przykład chyba właśnie książki De Barbaro by były dobrą odpowiedzią. On pracował systemowo. Natomiast przede wszystkim właściwie można pracować z każdym. Natomiast trzeba wiedzieć, jeżeli ktoś przede wszystkim tutaj ma takie warunki, które w jakiś sposób biologicznie, bo schizofrenię trzeba też rozróżnić, tak, że tutaj też jest pewien aspekt biologiczny. Nie? Tutaj akurat możemy mówić też o chorobie. No to jeżeli jest tak, że będziemy wprowadzać zbyt wiele tych znaczeń, to może być też trudne zwyczajnie w komunikacji. Nie? Na ile ta komunikacja jest możliwa i to wymienianie znaczeń. Natomiast można, no bo tutaj systemowo możemy pracować wtedy też z całą rodziną, bo to też jest ważne dla osoby, dla klienta, no bo tak naprawdę możemy mówić, że przychodzi ktoś do gabinetu i to ta osoba ma problem, na przykład jak to jest w przypadku dzieci, ale tak możemy też powiedzieć, że to ta rodzina, w której jest to dziecko, czy ten młody człowiek ma problem. Więc jak najbardziej można systemowo też pracować. No i też w jakim etapie tej schizofrenii, tak? Czy to jest taki moment, kiedy ta sytuacja jest ustabilizowana też przy pomocy na przykład farmakoterapii, nie? No bo tutaj często to jest potrzebne zwyczajnie. To myślę, że nie ma przeciwwskazań wtedy do tego. Dziękuję. Pani Natalia zadała pytanie, czy trudno jest odróżnić własny system terapeuty od tego, co w tym systemie pojawiło się pod wpływem klienta? Jeżeli coś się pojawiło w moim systemie pod wpływem systemu komunikacyjnego z klientem, to już jest moje. Jeżeli to się wytworzyło w moim systemie psychicznym, to już jest moje. Pani Natalio, czy to była odpowiedź na Pani pytanie? Jeszcze mamy taką chwilę do refleksji. Byś musiał być może zmienić kapelusz, bo to trochę pytanie być może do szkoły psychodynamicznej o przeniesienie i przeciwprzeniesienie. Nie? To bym wtedy z innego kapelusza musiał odpowiadać. Natomiast jeżeli mam taki system komunikacyjny, w którym z tym klientem wymieniam różne znaczenia i wtedy się u mnie różne nowe znaczenia i wyjaśnienia jakiejś sprawy pojawiają, no to się pojawiło w moim systemie wewnętrznym, to jest moje. Natomiast no to jest w relacji jakoś z tym systemem komunikacyjnym na zewnątrz. I teraz pytanie, czy to będzie to, co się pojawiło, raczej czy jest użyteczne dla mnie, czy jest użyteczne dla klienta. Nie? Czy mi to się do czegoś przyda i czy to się przyda klientowi, jeżeli ja to na przykład wprowadzę. No bo to kryterium użyteczności cały czas będzie tutaj obowiązywało, nie? Czy to się przyda. Czy to będzie jakoś ku rozwoju, czy to będzie jakoś ku poszerzaniu jego możliwości, przy przywracaniu sprawstwa, bo to takie ważne słowo w psychoterapii systemowej. Dziękuję. I Pani Natalia również się zgodziła, że była to odpowiedź na Pani pytanie. Jeszcze czekamy na inne, może to komuś się nasunie jeszcze jakaś refleksja. No to taka terapia bardzo o refleksjach. Zresztą czasami, no właśnie, w terapii systemowej użyteczna jest taka technika, no ale technika, która wynika przede wszystkim z tego myślenia, tak zwanego przeformułowywania. Czyli możemy przeformułowywać znaczenia, czyli zmieniać znaczenia, które przypisujemy różnym rzeczom, ale możemy też przeformułować kontekst, w jakim pewne znaczenie istnieje. No i możemy przeformułować na przykład terapię jako taką rozmowę terapeutyczną, w której będzie refleksja, a nie leczenie ze strony terapeuty. Bo jeżeli leczenie ze strony terapeuty, to terapeuta chce coś zrobić, a klient chce coś wziąć, czy wtedy pacjent. A jeżeli to będzie refleksja, to wtedy i terapeuta, i klient razem coś robią na rzecz tego drugiego. To wtedy się robi taka rozmowa, na czas której dwie osoby, czy więcej, umawiają się, że w tym czasie, na przykład na tą godzinę, skupią się na rozwoju jednej z nich. Nie? To będzie ta osoba klient. Choć terapeuta też będzie się przy tym rozwijał, odnosząc się do pytania wcześniej, ale koncentracja i skupienie będzie na rozwoju tej osoby, która się zdecydowała na taką rozmowę terapeutyczną, na taką refleksję. Ile takich rozmów dziennie jestem w stanie przeprowadzić? A to bardzo różnie.
To zależy też chyba od wielu czynników, ale czasami jest tak, że jest to 6 rozmów, czasami są to 4 rozmowy, czasami 8, to od wielu czynników. Ja częściowo pracuję w gabinecie prywatnym, więc to też w pewien sposób się reguluje tak, jak są zgłoszenia, prawda? Jeżeli to jest bardziej w takiej sytuacji poradnianej czy jakiejś instytucji, no to może być 6, może być 8 spotkań na przykład. No, znam takich, którzy pracują dużo więcej. To też pewnie będzie zależało, tak jak wczoraj było też rozmawiane o tym, jaka jest kondycja moja, w jakim ja też momencie jestem, czy jestem jakoś wypoczęty, czy zadbany, w sensie takim zadbany, że mam czas na swoje jakieś potrzeby, jakieś swoje też nieterapeutyczne drogi rozwoju, na przykład związane, nie wiem, ze sportem, czy z jakąś, nie wiem, moją pasją, którą jest rower, czy czytanie, czy coś innego. To będzie zależało. I pewnie dla każdego będzie też zupełnie inaczej. A przy czym warto zaznaczyć, że jak w gabinecie prywatnym, no to często jest tak, że na przykład będą to 2-3 spotkania do południa, a potem 3-4 wieczorem, więc ja też mam wtedy czas, żeby odpocząć. To nie jest tak, że ja mam godzina za godziną. Czasami tak się dzieje w poradniach. No niestety tak się dzieje w poradniach, że terapeuta też jest trochę rozliczany za wykonania, nie? Czyli z tego przeprowadzanego procesu i za to przede wszystkim ubezpieczyciel płaci. Więc to się tak organizuje, jakby z kontekstu tak wychodzi. Terapeuta systemowy powiedział, taki jest kontekst, więc tak też terapeuci pracują. No tak czasami jest. A średni czas terapii? Mniej więcej? Jako długość? Mhm. To też jest tak, że w terapii systemowej ja o tym rozmawiam z klientem. I kiedy ustalamy tak zwany kontrakt terapeutyczny, umawiamy się, nad czym będziemy pracować, to ja też pytam, jak się panu wydaje, ile czasu pan potrzebuje na przykład na pracę nad czymś takim. Czasami ludzie mówią i wtedy wiedzą, ile, czasami nie mają pomysłu. To oczywiście jest płynne i my to możemy w każdej chwili zmienić i się mówić inaczej. Wtedy ja czasami proponuję, żeby to na przykład było 10 spotkań, a na 9 się umówimy, czy 10 jest kończące, czy przedłużamy, a jeśli przedłużamy, to właściwie po co. I w samym założeniu terapie systemowe raczej są krótkoterminowe, natomiast mogą trwać też dłużej, to znowu to użyteczność dla klienta, tylko warto wiedzieć, po co ta terapia wtedy jest i czemu służy. Nie? Dlaczego my się spotykamy dłużej, bo to może być rok i 2 lata i więcej, tylko żebyśmy wiedzieli po co. Bo może być tak, że ten cel, który klient sobie założył na początku, został osiągnięty, powstały nowe znaczenia, nazwijmy to, ale to spowodowało takie rozszerzenie, że różne nowe potrzeby się pojawiają, albo nowe kłopoty, albo chęć rozwoju jeszcze dalej. To wtedy można to renegocjować i można pracować dłużej. Ale 10 spotkań to myślę, że to jest dobra ilość, żeby się zorientować i z jakimiś konkretnymi celami pracować, zależnie też co to będzie. Nie? Będzie zależało. Dziękuję. Pozwolę sobie przeczytać kolejne pytanie. Słyszałam, że systemowa praca z rodziną często nie wychodzi, bo rodzice nie chcą współpracować. Czy ma pan takie doświadczenie? Czy to się zmienia? To bym musiał ten kapelusz chyba założyć, tak pozytywistycznie. No bo mógłbym odpowiedzieć tak, to się zdarza, ale mogę też założyć kapelusz konstrukcjonisty i powiedzieć, no jest czasami tak, że intencja terapeuty, intencja klienta, na przykład dziecka, intencja poszczególnych dorosłych, tak, ich cele mogą być różne. No i czasami się uda rozmawiać o tych celach podczas tej terapii rodzin, bo rozumiem, że tu o terapię rodzin chodzi, i te cele do pewnego jakiegoś wspólnego elementu doprowadzić, tak, że każdy ma pewien interes, żeby tu być. Natomiast może być tak, że jak mówiłem o tych różnicach, nie, że ta informacja, to znaczenie, które wprowadza, musi być różnicą, która zrobi różnicę. Czasami może być tak, że to będzie za duża różnica i faktycznie, kiedy ja zaproszę rodzinę i będziemy tu teraz rozmawiali, powiem, no bo wiedzą Państwo, to jest tak, że dziecko jest jeszcze bardzo w wielu poziomach jakoś, nazwę brzydko, zależne, tak, od tego, co się dzieje w Państwa rodzinie, mówiąc konstrukcjonistycznie, w systemie komunikacyjnym Państwa rodzinie. I to w związku z tym Państwo też muszą rozmawiać, uczestniczyć, muszą, złe słowo, ale Państwo też dobrze by było, gdyby uczestniczyli i rozmawiali, i różne znaczenia będziemy tu wspólnie jakoś definiować ten kłopot, bo kto nazwał w ogóle problem, to jest ważne, nie? Co to w ogóle jest problem, nie? Bo żeby problem zaistniał, to takie 4 elementy, musi być ktoś, co nazwie coś, uzna, że chciałby, żeby to było inaczej, to w dodatku jest zmienialne, to wtedy mamy definicję problemu. I jeżeli teraz rodzice definiują problem jakoś,
i terapeuta teraz powie, że może to zachowanie jest w pewnym kontekście adaptacyjne i w związku z tym zaprosi rodziców do czynnego udziału, bo państwo też tworzą ten system, w którym to dziecko ma ten objaw czy ten problem, to rodzice mogą powiedzieć, nie, nie, to my tak nie chcieliśmy, my chcieliśmy, żeby pan dziecko, nie, jakoś zmienił. I wtedy mogą rodzice się wycofać. Ale za tym też trzeba jakoś zobaczyć, że za tym często stoi pewien lęk, pewna obawa przed oceną, też jakieś być może cierpienie, jakieś doświadczenia też trudne rodziców. Nie, bo też trzeba docenić przede wszystkim to, że oni temu dziecku chcieli pomóc, przeprowadzili, teraz jak terapeuta za ostro wejdzie, za dużą różnicę i powie, to teraz państwo muszą tutaj nie wiadomo co robić, to oni się wystraszą i mogą się wycofać. I w tym znaczeniu oni się ochronią trochę. Dlatego też trzeba o tą optymalną różnicę dbać i czasami to musi być taka trochę taki taniec, nie? Między rozmową o problemie dziecka, a rozmową o systemie komunikacyjnym i jak też inni wpływają na tą sytuację, w której ktoś ma problem. I to trzeba tak trochę tańczyć i czasem jeden kroczyk w lewo, a dwa w prawo. I to jest różnie. A czy to się zmienia? Tak, bo świadomość jest coraz większa i myślę, że choćby to spotkanie jak dzisiaj, gdzie ja o tym mogę mówić, to już wprowadza nowe znaczenia do szerszego kontekstu, do szerszego dyskursu, byśmy powiedzieli. I rodzice coraz częściej wiedzą i kiedy jak do mnie dzwonią, mówią, że tutaj dziecko, ja mówię, no to ja bym chciał, żeby na przykład pani najpierw przyjechała albo wspólnie, to oni mówią, a to tak, tak, ktoś mi już tam wspominał, że to rodzinnie będzie trzeba rozmawiać. Nie? Tylko teraz trzeba też zadbać o to, żeby docenić tego rodzica za to, że on jednak się odważa, bo może to dla niego trudne i próbować to tak prowadzić, żeby stopniowo. Bo nawet jeżeli to zachowanie rodzica, wobec dziecka ma wpływ na zachowanie i jakoś powoduje, że dziecko reaguje w sposób, który później inni, na przykład nauczyciele, nazywają problemem, to jak ja tak, że tak powiem brzydko, wejdę w to bardzo mocno, to może być trudne. A ten rodzic też musi trochę jakby poczuć, że jest tu bezpieczny, nie będzie oceniony i żeby on w ogóle chciał się zmieniać, bo to jest podstawowe w ogóle założenie uczenia się. Ja nie będę mógł się uczyć nowych rzeczy, nowych znaczeń wprowadzać, jeżeli ja się będę bał. Jeżeli będę się obawiał oceny albo czegoś, nie? To są te słynne dzieci zdolne, ale leniwe w szkole. Nie? Bo bardzo często jest tak, że one by mogły, ale coś się rozprasza. Bo jak ja się martwię o coś, to wtedy nie mogę się w żaden sposób rozwijać. No i tutaj to jest trochę to balansowanie. I czasami jest tak faktycznie, że terapeuta, bo to jest trudne, jak jest taka cecha terapeuty wobec procesu i rozwiązania nazwana neutralnością. Nie chodzi o to, że to ja jako człowiek jestem neutralny, tylko jestem neutralny wobec tego, jak klient radzi sobie z problemem i jak go rozwiąże. I czasami jak chodzi o dziecko i widzę, że dziecko cierpi, to jest mi trudno być neutralnym i zachować tą postawę. Ale wtedy mi się przypomina taki fragment książki, już nie pamiętam której, gdzie terapeuta był, terapeuci właściwie przez lustro weneckie więcej oglądało ich tą sesję terapeutyczną, widzieli sytuację, gdzie uznali, że to jest jakaś ta przemoc werbalna wobec dziecka. Jeden z tych terapeutów za lustra chciał mocno wejść i powiedzieć, no nie, proszę nie traktować dziecka. A drugi terapeuta zatrzymał go, okej, chcesz, to zrób, tylko będzie tak, że jeżeli to dziecko z rodzicem potem wyjdzie, to oberwie podwójnie, nie? Za to do twoją interwencję i doświadczenie tego wstydu, którego rodzic doświadczy, kiedy ty wejdziesz. No i w tym znaczeniu czasami trzeba ostrożnie, ostrożnie, żeby faktycznie pomóc temu dziecku, to nie wejść za mocno w buciory tego ratownika, bo można wylać dziecko z kąpielą i wtedy już nikomu nie pomogę. Choć to trudne, nie? To jest, trzeba, no to już... Rozmawiamy wtedy o innym kontekście, o kontekście terapii i kontroli. Bo kiedy jestem terapeutą, to mogę rozmawiać o różnych rzeczach, a są takie konteksty, kiedy ja trochę staję się kontrolerem, czyli zmieniam kapelusz tak naprawdę z kapelusza terapeuta na kapelusz kontroler i mówię, no nie, takie zachowanie w prawie jest nazywane przemocą i jako takie w prawie ja mam obowiązek na przykład to zgłosić. Wtedy to już nie jestem terapeutą, wtedy już jestem w zupełnie innej roli. Nie? I to trochę już wtedy mam umowę nie z klientem czy z rodziną, nie z nimi mam kontrakt, tylko mam kontrakt z systemem prawa polskiego, który mówi, że zachowania przemocowe wobec dziecka każdy ma obowiązek na przykład zgłaszać. To też taka jest zawsze refleksja, nie? Czy co tu będzie taką lepszą korzyścią. Pomogę i popracuję jakoś i to chwilę jeszcze wytrzymam z taką myślą, że to dziecko w tym systemie już jest i ono sobie jakoś w nim radzi, chociaż ciężko patrzeć, nie? Ale ono jakoś ma takie swoje mechanizmy, że ono trwa. Więc być może jak ja to wytrzymam jeszcze tydzień albo dwa, to takie znaczenia wprowadzę, że ten rodzic troszkę coś zmieni. Ale to trudne i czasami trzeba interweniować. No to taki mini wykład się zrobił z terapii rodzinnej. Ale bardzo obszernie i myślę, że zostało to profesjonalnie zdefiniowane, ta odpowiedź na to pytanie. Pani Marysia prosiła jeszcze o podanie przykładów problemów, z jakimi do pana zgłaszają się klienci.
O, to też chciałem o tym powiedzieć, ale czasu nie starczyło, bo to będzie pytanie moje w odpowiedzi. A jacy klienci, którzy? No bo ja taki miałem pomysł, że też co by było użyteczne, jakbym Państwu powiedział, z racji tego, że to organizacja zrzeszająca studentów AEŻ Poznań, to trochę opowiedzieć o tym, z czym przychodzą klienci w Państwa wieku albo w Państwa etapie rozwoju. Ale to myślę, że to byłby osobny wykład. I przychodzą z bardzo różnymi rzeczami. No, można powiedzieć, że na ogół to z problemem, tak? Z czymś, co zostało przez kogoś nazwane problemem. Tu mi się przypomina taki żart chyba też z wykładów profesora De Barbaro, gdzie on taki komiks znalazł, gdzie siedzi dwoje ludzi przy stole, specjalista i klient. I specjalista pyta, to od kiedy wiesz, że masz problem? A ten klient odpowiada, no od momentu, kiedy mi powiedziałeś. Nie? Czyli ludzie przychodzą z bardzo różnymi rzeczami przez różne osoby nazwanymi. I to tak jakbym miał powiedzieć jedną rzecz, to trudno, ale jeśli chodzi o na przykład ludzi w wieku studenckim, albo niekoniecznie studiujących, ale w takim wieku, to coś takiego tu bym trochę poza ten empiryczny musiał kapelusz założyć, to coś, co w innych szkołach na przykład nazywa się indywiduacją relacyjną. Czyli to taki jest moment, kiedy młody człowiek już nie jest dzieckiem, staje się dorosłym i próbuje jakoś się dodefiniować, jakoś też w systemie swoim rodzinnym, w rozumieniu grupy jako rodziny, próbuje się wyodrębnić. I teraz jako konstrukcjonista to mogę to wytłumaczyć tak, że to jest taki moment, kiedy system komunikacyjny w rodzinie nadaje pewne inne znaczenia człowiekowi w takim wieku, a ten człowiek by chciał już mieć inne dla siebie i pojawia się trochę kłopot. Nie? I on próbuje się wyodrębnić, nadać sobie nowe znaczenia, system być może na to się nie zgadza, albo jemu w jego systemie wewnętrznym jest trudno to zrobić, bo wtedy wie, że na przykład ktoś będzie jakoś źle to doświadczał, jakoś cierpiał przez to. I to mam wrażenie, że często się dzieje w gabinecie, jeśli chodzi o ludzi takich koło 25 roku życia i wcześniej. Czasami też później, nie? Ale to takie charakterystyczne, że przychodzą takie osoby i mówią, no tak mnie postrzegają, tak mnie mówią, a ja taki nie jestem i właściwie próbuję być inny, ale wtedy czuję, że mnie trochę z rodziny jakoś, nie wiem, w pewien sposób wypchną. Nie? Że jak nie będę w te znaczenia się wpasowywał, które są, miał tego samego sposobu rozumienia tych znaczeń, to będę jakoś nieprzyjęty albo w jakiś sposób odseparowany. I to trudne jest. I to czasami nazywane jest indywiduacją relacyjną. I wtedy faktycznie to jest taka terapia o stawaniu się sobą, o nadawaniu sobie znaczeń. I jak to też robić w systemie komunikacyjnym, takim rodzinnym albo społecznym, albo szerszym jakimś. Bo my też teraz, tak jak mówię, system komunikacyjny, społeczny tworzymy, kiedy ja mówię, a Państwo nowe znaczenia z tego wytwarzają, to wtedy właśnie o tym rozmawiamy tak naprawdę. I tu różne koncepcje proponuję, różne bardzo jakieś takie praktyczne też sposoby obrazowania, bo w terapii systemowej ja z różnych rzeczy korzystam. Trochę ruchu, trochę przestrzeni, jakichś elementów, jakichś abstrakcji, kartek, pracy z krzesłami, które mogą symbolizować na przykład te elementy wewnętrzne, te elementy systemu mojego psychicznego. Ja mogę sobie je podzielić, ponazywać, pomóc klientowi, żeby on je sobie nazwał, pousadzać i on może też na różnych krzesłach, tak jak ja dzisiaj zmieniam kapelusze, on może usiąść na różnych krzesłach i z różnych perspektyw popatrzeć, jak to jest, kiedy ja myślę tak, że chcę być, nie wiem, dobrym dzieckiem i rodziców jakoś tu zadowolić, a jak to jest, kiedy ja chcę być, nie wiem, młodym dorosłym wychodzącym i jakoś budującym też swoje życie. Bo te elementy wewnątrz mojego systemu psychicznego też wchodzą w relacje i z tego może wynikać cierpienie. Bo one mogą w pewien sposób się trochę zakleszczyć ze sobą, jak będą w równowadze, nie? I wtedy ani w lewo, ani w prawo. A ja cierpię, się męczę, nie? Bo tu już mi niewygodnie i po nowemu nie mogę jeszcze. Więc myślę, że to taki ważny temat, który często się pojawia. I tak chyba jak o tym myślę, to najczęściej ludzie przychodzą z relacjami, ale z różnymi relacjami. Też z drugą osobą, z grupą, ale też ze sobą. Nie? Czyli właściwie o tym, jak ten system wewnątrz psychiczny tam się komunikuje, jakie są elementy, jakie uczucia, jakie symbole, jakie myśli, jakie przekonania. Dużo tego może wtedy być. Każdy problem jest inny, bo to jest właśnie ważne, że z racji tego, że ja tworzę hipotezy, a mniej się pochylam nad diagnozą z klasyfikacji, to ja się skupiam na tym, co różne, inne, wyjątkowe, a nie na tym, żeby to jakoś sklasyfikować i powiedzieć, że najczęściej przychodzą do mnie, nie wiem, tam F42 czy jakiś tam inny kod z systemu klasyfikacji ICD. Okay. Bardzo dziękuję za wystąpienie. Już nie mamy żadnych więcej pytań. W tej chwili chciałabym bardzo podziękować jeszcze raz tutaj w imieniu swoim i wszystkich, którzy nas oglądali, za to wystąpienie i
wystąpienie pana Krystiana zakończyło jakby pierwszą część prelekcji na dzień dzisiejszy. W tej chwili zapraszam państwa na przerwę i o godzinie 15 będziemy mieli możliwość posłuchania wypowiedzi pani Justyny Dermont-Owsińskiej na temat jak być dobrym dla siebie. Także serdecznie zapraszamy i do zobaczenia.